Dzień dobry. Ja właśnie zajadam ciacho, które składa się tylko z 5 składników. Jest przepyszne i banalnie proste. Zobaczcie, jak je przygotować. Rozpuszczamy masło, a w tym czasie kruszymy biszkopty. Gdy masło się rozpuści, wlewamy je właśnie do tych herbatników i mieszamy, żeby powstała nam jednolita masa. Do miserowota kuchennego dajemy serek śmietankowy, cukier puder oraz kajmak. Kajmak przekładamy do rondelka i delikatnie go podgrzewamy. Tak przygotowane ciacho wkładam teraz na 3 godziny do lodówki do zastygnięcia. Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj przygotowałem dla Was takie oto ciasteczka ze skórką pomarańczową. Zobaczcie, jak je przygotować. Przepis zaczynamy od rozpuszczenia masła. Do misy robota kuchennego wsypujemy mąkę, cukier, kakao, proszek do pieczenia. Ścieramy skórkę z pomarańczy, przelewamy rozpuszczone masło. Wbijamy sobie jajka i wyrabiamy ciasto w robocie kuchennym. Wstawiamy do lodówki na około godzinę. Zaczynamy robić z niego niewielkie kuleczki. A moje ciasteczka będę piekł około 5-10 minut. Dacie wiarę, że to ciacho ma tylko 3 składniki. Ja nie wierzyłem, że się uda, ale jest przepyszne. Musicie koniecznie je spróbować. Przepis zaczynamy od bardzo dokładnego rozgniecenia bananów. Gdy banany są już rozgniecione, dodajemy do nich masło orzechowe. I na samym końcu dodajemy kakao, które zwiąże nam całe ciasto. To ciacho jest już gotowe. Nasza baza ma tylko 3 składniki. I teraz możecie dodawać do tego pokrojoną białą lub ciemną czekoladę. Tak jak ja, możecie dodać posiekane, solone pistacje. Możecie dodać rodzynki, orzechy, wszystko co chcecie. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia.